Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, dobiega końca peregrinacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego już w tym roku 2008, a jednocześnie w dekanacie dzierżoniowskim. Jakże ważne, byśmy wszyscy skorzystali z tego czasu łaski nawiedzenia. To jest szczególny czas, który Pan Bóg chce nam podarować. Czas Bożego miłosierdzia. Jakże ważne jest, by otworzyć swoje serca na ten szczególny dar. Bo jeżeli nie otworzymy się na Boże miłosierdzie, to trzeba nam będzie przejść przez Bożą sprawiedliwość, w której któż się z nas ostoi. Ale Bóg chce pochylić się nad człowiekiem, słabym i grzesznym, nad takim, jakim jesteśmy, słabi i grzeszni. Któż z nas nie potrzebuje Bożego miłosierdzia? Któż nie potrzebuje tego pochylenia się Pana Boga nad nami? I jak to dobrze, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, że nie pamięta i nie patrzy na nasze grzechy, jeżeli tylko my z ufnością zwrócimy się do Niego. Pan Bóg przygotował nam wielkie rzeczy, ale staną się one naszym udziałem. Jeżeli będziemy tutaj przychodzić, jeżeli tutaj będziemy spotykać się z Chrystusem Miłosiernym, jeżeli otworzymy się na te wielkie dary. Moi drodzy, jakże jest ważne, by napełnić się Bożym miłosierdziem, by stać się w tym współczesnym świecie świadkiem tego miłosierdzia. Dzisiaj trzecia niedziela Adwentu przedkłada nam przed oczy postać Jana Chrzciciela, świadka, wiernego, tego, który dał świadectwo. Jan dał świadectwo o Chrystusie. Dał to świadectwo swoim słowem i swoim życiem. My też mamy napełnić się Bożym miłosierdziem, by dać to świadectwo. Świadectwo o Chrystusie, świadectwo Jego miłości do człowieka. Mamy to świadectwo dać naszym słowem, dzieląc się radością spotkania z Jezusem Miłosiernym, z tymi, którzy są w rodzinie, w miejscu pracy, w środowisku, gdzie jesteśmy. Żeby nasz entuzjazm spotkania z Jezusem Miłosiernym, odkrycie Bożego miłosierdzia pociągnęło także innych do Jezusa. Pociągnęło zwłaszcza tych, których tutaj nie ma, którzy nie zamierzają tutaj przyjść, bo stwardniało ich serce, bo grzech tak mocno rozpanoszył się w ich duszy, że zagubili Pana Boga, zagubili wiarę. Ale niech nasza wiara, nasza modlitwa, nasza miłość rozgrzeje także ich twarde serca. Bo to są może nasi bliscy, może ktoś z naszej rodziny, mąż, żona, dzieci, na których nam tak bardzo zależy. Dlatego ich trzeba tak gorąco powierzyć Bożemu miłosierdziu, bo oni są przecież śmiertelnie chorzy. I dlatego powinno nam mocno zależeć na tym, aby wyzdrowieli, aby Pan był dla nich lekarstwem, aby Boże miłosierdzie także ich dosięgło. Moi drodzy, potrzeba nam także dawać to świadectwo na wzór Jana Chrzciciela także naszym życiem, naszym codziennym życiem, które ma być przepełnione wyobraźni miłosierdzia. Ma być przepełnione tym dostrzeganiem człowieka, który jest w potrzebie, który oczekuje na nasz uśmiech, nasze dobre słowo, może wsparcie materialne, bo nikt z nas nie jest tak biedny, żeby nie mógł się czymś podzielić. Chociażby właśnie dobrym słowem, odwiedzinami, uśmiechem, życzliwością. Być człowiekiem, który potrafi także i swoimi czynami zaświadczyć o miłości do Chrystusa, o tym, że On stał się Panem i Królem naszego życia. I niech nas nikt i nic nie odwiedzie od miłości Chrystusa. Nikt i nic. Bo współczesny świat próbuje nas właśnie poprowadzić innymi drogami. Próbuje negować Boże prawdy, Boże przykazania i mąci w naszych umysłach. Mąci jakąś naszą wewnętrzną prawość. Ale my nie możemy się dać zwieść. Dajmy się prowadzić Chrystusowi. Dajmy się prowadzić Jego Ewangelii. Trzymajmy się pewnej drogi, którą ukazuje nam Kościół. Kościół Chrystusowy. A nie pobłądzimy. Dlatego niech ten czas nawiedzenia będzie dla wszystkich czasem łaski, czasem zbawienia, czasem odnowienia swojego przymierza z Chrystusem, ale niech to będzie także czas odkrywania Matki Najświętszej, Matki Miłosierdzia, która także chce pochylać się nad nami razem ze swoim Synem, chce nas przygarnąć do swojego serca i prowadzić nas do Jezusa. Idźmy z Matką do Jezusa Miłosiernego. Moi drodzy, niech zatem tutaj w tej świątyni będzie w tych dniach gorąca modlitwa. Gorąca modlitwa Boże Miłosierdzie dla nas samych, dla naszych rodzin, dla tej parafii, dla zatwardziałych grzeszników, ale także niech to będzie wołanie o miłosierdzie Boże dla świata całego. W tym duchu i na to piękne dzieło pochylania się nad rozważaniem słowa, nad Słowem Bożym, na to piękne dzieło zbliżania się Jezusa Miłosiernego, niech On sam nam wszystkim błogosławi.